Cześć kochani, dzisiaj mega szybki przepis na fasolkę po brytońsku. To będzie fasolka bez mięsa, ale naprawdę będzie miała mega, mega wędzony smak. Ja tutaj sobie już namoczyłam fasolę. Ona się moczyła przez całą noc, ale uwaga, możecie spokojnie, jeśli zapomnicie o tym, to możecie spokojnie użyć albo fasoli z puszki, albo możecie ugotować taką fasolę, tylko gotować ją bardzo, bardzo długo i wtedy spokojnie również będzie ona dobra. Ja mam tutaj taką, widzicie, już namoczoną. Ta fasola już jest duża. Tu jest mniej więcej troszeczkę więcej niż pół kilograma. Co oprócz fasoli potrzebujemy? Marcheweczkę, potrzebujemy cebulkę, selera. Ja niestety miałam tylko takiego zamrożonego, ale najlepiej oczywiście jakby był świeży. No i jeszcze tutaj mam czosnek i do tego wszystkiego dużo, dużo zaraz będzie przypraw, no i oczywiście pomidory. Do dużego garnka wkładamy wcześniej odsadzoną fasolę, do tego seler, no i ja tu mam połówkę selera i nie zmniejszę, ale możecie dać 1/4 selera, spokojnie starczy. Do tego marcheweczka i pół cebuli dużej, albo tak jak ja tutaj mam taką malutką, to daję całą jedną cebulkę. 2 łyżeczki soli i 1 łyżeczkę oleju. Do tego wylewamy dużo wody i wstawiamy na gaz 30-40 minut, tak żeby fasolka się ugotowała. Fasolkę mamy tutaj już odcedzoną, tutaj zobaczcie, została cała woda. Zostawiłam marchewkę, usunęłam tylko seler i cebulę, to nie będzie nam do tego przepisu potrzebne. A teraz zajmijmy się właśnie cebulą. Do garnka, którym była wcześniej fasolka, wlewamy olej, wrzucamy cebulę, do tego 3 liście laurowe i tak 1/3 łyżeczki ziela angielskiego. Całość smażymy przez kilka minut, aż się cebulka ładnie zeszpi. Teraz dodajemy odrobinę kolendry, 2 posiekane ząbki czosnku oraz 2 łyżeczki papryki wędzonej. Całość mieszamy i jeszcze tak z 2 minutki podsmażymy. Teraz wrzucamy resztę składników, czyli naszą fasolkę. Przecier pomidorowy. Dajemy łyżkę majeranku. 0,5 łyżeczki natki. 0,5 łyżeczki lubczyku. I do tego szklankę tego naszego wywaru z gotowania fasoli. Ale spokojnie, jeszcze tego nie wylewamy, bo jeszcze nam się to przyda. Całość teraz będzie się nam gotowała. Można do tego, jeśli chcecie, żeby było to bardziej pomidorowe, można dodać jeszcze koncentratu pomidorowego. 1-2 łyżki. Całość gotujemy jeszcze z jakieś 10-15 minut. Jeśli zauważycie, że tego sosu tutaj jest za mało, to możecie właśnie jeszcze trochę dodać. Ja już widzę, że było troszeczkę za mało, jeszcze trochę dodałam, jeszcze tak z pół szklanki. No i teraz czekam, aż się całość nam ładnie wymiesza, wszystkie składniki i będzie gotowe. Całość możemy jeszcze trochę dopieprzyć, dosolić do smaku. I nasza fasolka jest gotowa.
Oczywiście najlepsza jest następnego dnia, jak się to wszystko tak ładnie, te wszystkie składniki się przegryzą. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Życzę smacznego. Buziaki. Pa, pa.